Witajcie kochani na kanale Dumovi, ja nazywam się Dustin Szczur i w dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto w 2022 roku kupić Canona EOS R. Zapraszam na odcinek. Zanim przejdziemy do mojego skromnego zdania na temat tego, czy to w ogóle warto kupić, to... Hej Google! Słucham. Opowiedz mi coś o Canonie R. Canon EOS R zadebiutował w październiku 2018 roku. W tej lekkiej 660-gramowej puszce zmieszczono pełnoklatkową matrycę CMOS o rozdzielczości 30 megapikseli, którą wspiera procesor Digit 8. Tym, co najbardziej zachwyca w Canonie EOS R, jest z pewnością autofokus. System AF oparty o 5655 punktów dual pixel, którego czas reakcji wynosi 0,05 sekundy. Do tego tryb seryjny 8 klatek na sekundę, nagrywanie w 4K w płaskim profilu celok oraz możliwość wypuszczenia sygnału 10 bit z próbkowaniem 422 przez HDMI. Świetny również jest wizjer elektroniczny o rozdzielczości 3,69 miliona punktów. Nie zabrakło oczywiście dotykowego 3,2 ekranu LCD z możliwością obrócenia. Okej, specyfikacje Robert już wskazał. Matryca pełnoklatkowa, 30 megapikseli na matrycy, procesor Digit 8, który pozwolił upchnąć więcej punktów autofokusu. W ogóle ten procesor był wykorzystany pierwszy raz w ogóle w lutym 2018 roku w Canonie M50. Potem dopiero wzbili się na wyżyny tak na dobrą sprawę w Canonie EOS R, gdzie upchnęli tam ponad 5000 punktów autofokusu, ponad 5000, natomiast 5600 z hakiem. I co więcej, jeżeli chodzi o tryb one shot, 8 klatek na sekundę, w trybie ciągłym jest 5 klatek na sekundę. Dla fotografów idealne. Jeżeli chodzi o obrazek do 6400 ISO jest używalne przy fotografii, jak najbardziej. Do tego jeszcze jeżeli chodzi o Canona, no to gama kolorystyczna typowo kanonowska, czyli genialna. Zrobisz zdjęcie i tak na dobrą sprawę czasem nawet nie trzeba go obrabiać. Czy warto natomiast kupić Canona R dla filmowca? No tu już mam mieszane uczucia, natomiast zróbmy tak, może obejrzyjcie sobie pierwsze zlepek takich kilku ujęć z tej puszki, jak one wyglądają. I co? Nie jest źle, no ale dupy nie urywa. Procesor Digit 8 pozwala na kręcenie w 4K w 30 klatkach w kodeku H.264. Do tego mamy 8-bitowy obrazek. Faktem mamy możliwość nagrywania w 10-bitowym 422 próbkowaniu, ale znowu, żeby nagrywać w tym próbkowaniu i 10-bitowy obrazek wypuszczać, trzeba mieć oddzielny rekorder. A oddzielny rekorder wiąże się z tym, że to są dodatkowe koszty. Zatem jak na samą puchę, no tak właśnie, takie mieszane uczucia. Do tego, jeżeli chodzi o R-kę uważana jest w ogóle za świetny aparat do vlogowania. No i przetestowałem to. Jeżeli chodzi o Full HD,
No to zgodzę się. Ale uwierzmy, pomyślmy o tym, że dzisiaj standardem już jest pomału 4K, a 4K w tym aparacie tak kropuje, że to jest głowa mała, tam jest krop bodaj 1,8. Mam tutaj przed sobą 24. To zaraz zobaczycie ujęcie z tego samego obiektywu, tylko nagrane w wersji 4K. A tak wygląda to samo ujęcie. Jestem na tej samej odległości z kamerą, tylko że w wersji 4K. Znaczy to ma dobre i złe strony, bo nie wiem, jeżeli chcecie podglądać sąsiadkę na przykład, która jest w drugim bloku niedaleko was, to założycie setkę i macie 180 i już gdzieś na balkonie ją przyłapiecie. Natomiast jeżeli chodzi o normalne kręcenie, to uważam, że do takiego zastosowania można oczywiście tego kropa zastosować i wykorzystać, ale uważam, że w tej cenie, którą na tamtą chwilę w 2018 miał Canon i nawet na tą chwilę, która jest za tego Canona, to powinien być on już generalnie bez tego kropa. Tak, no ten krop naprawdę daje po życiu. Co więcej, jeżeli chodzi o autofokus, no tutaj jest sprawa prosta, jest genialny, rzadko się myli. Powiem wam, że przy użytkowaniu tego autofokusa miałem nawet tak, że oczywiście, że się myli czasem, bo to wiadomo, natomiast przy użytkowaniu już jego jesteśmy w stanie wyczuć, kiedy on się pomyli, tak? To nie jest jakieś takie niewyczuwalne w ogóle, że a co się będzie działo. Także tak, to jest, autofokus jest genialny. No i co jeszcze więcej? Stabilizacja, bo to jest ważne. Stabilizację w Canonie mamy cyfrową. Wyłączona stabilizacja w optyce, natomiast włączona stabilizacja cyfrowa. Okej, to teraz jest to test bez włączonej stabilizacji cyfrowej, czyli wyłączona stabilizacja cyfrowa, a włączona tylko stabilizacja w optyce. A tym razem włączona zarówno stabilizacja cyfrowa, jak i stabilizacja w optyce. Efekt nie jest jakiś powalający. Jeszcze w aparacie jest możliwość nagrywania w C-logu. C-logu inaczej, tak? I szczerze nie będę o tym mówił, bo jakby C-loga w dzisiejszych czasach w każdej puszce Canona można mieć i jeżeli nawet nie masz fabrycznie, to sobie go wgrasz, to nie jest ciężkie. Tak więc nie będę o tym opowiadał, bo to jest bez sensu. Natomiast jak on sobie radzi w lowlightie? Ok, to przejdźmy do podsumowania. Szybciutko, czy minusy, czy plusy? Czy minusy? Krop na 4K, jeden slot na kartę pamięci. O tym nie wspomniałem, ale no backupu nie zrobicie, jeżeli chcecie. No chyba, że tak zewnętrzny rekorder. No ale to generuje koszty. I trzeci minus, jeżeli chodzi o to... tak. Przecież on nagrywa w 8 bitach. Co natomiast jeżeli chodzi o plusy? No to plusy, autofokus, bajka, petarda. Jeżeli chodzi o plusy, ergonomia, ja o tym nie mówiłem, ale te Canony w ogóle wszystkie są wyprofilowane tak, że to się perfekcyjnie trzyma w rękach. No i oczywiście, kolejna szybkość działania. No ten aparat, ten bezlusterkowiec jest naprawdę szybki. Ja uważam, że świetnie się sprawdzi do każdego typu fotografii. Może przy jakichś kwestiach mega sportowych nie, ale no, większość z nas tego nie kręci. No i cóż. Odpowiadając na pytanie, czy warto kupić w ogóle Canona w 2022 roku. Jeżeli jesteś fotografem, który hobbystycznie traktuje filmowanie i jako dodatek do całości bardziej, to tak, kupuj w ciemno. Natomiast jeżeli jesteś filmowcem, uważam, to jest moje, tak jak mówię, subiektywne zdanie, bo według mnie każdy mierzy swoją miarą, więc każdy patrzy na to subiektywnie. Natomiast jeżeli jesteś filmowcem, a
i nie skupiasz się jakoś tak bardzo na fotografii, no to nie kupuj tego sprzętu. Za cenę 7500 kosztuje sam pucha. Do tego jeszcze dodaj sobie jakąś optykę, no albo przejściówkę, jeżeli masz AF-ki, bo może masz gdzieś jakąś szklarnię Canona, no to przejściówki musisz sobie kupować, przejściówka 500 zł, to nam generuje koszty. No powiedzmy, że mamy tych kosztów 8500, no nie, całości, no to te plus inflacja, więc to się wszystko zmienia. No to za 8500 jesteście w stanie skompletować i origować generalnie nie wiem, Pocketa 4K, tak? I też zrobicie z przejściówkami albo, nie wiem, szklarnię też sobie dokupicie do tego. Więc no i nagrywacie w birawach, tak? W 4K. Nie trzeba się pitolić, że znaczy tam jest mniejszy sensor, jasne, dużo, bo tu jest pełna klatka, a tam jest bodaj mikro 4/3. Natomiast przynajmniej wiecie, że jest takie, to raz, a dwa, jeżeli tu na 4K kropuje na 1.8, to tak jakbyś miał mikro 4/3. A nagrywasz w birawie i generalnie z większą rozpiętością tonalną. Dziękuję. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Canon, którego testowałem, został zakupiony w sklepie PhotoPlus dla portalu UN Kraków. Link do tego Canona będzie oczywiście w opisie. Materiał nie jest sponsorowany, po prostu lubię PhotoPlusa generalnie i mam nadzieję, że będzie się dało z nimi dogadać po może tym filmiku, tak żeby przetestować dla Was więcej sprzętów, może droższych, może tańszych. Jeżeli macie jakieś ciekawe propozycje na temat tego, co można by było dla Was przetestować, no to dajcie znać po prostu. A z mojej strony to tyle. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!